konkretnej materii, na konkretnych płaszczyznach, ale pozwolę sobie w imieniu własnym i pana burmistrza Karpowic powiedzieć, że nasz projekt jest otwarty. Jeżeli którykolwiek z samorządów powiatu krapkowickiego, czy samorząd powiatu krapkowickiego, czy też liczymy tutaj na wsparcie i współpracę z samorządem naszego regionu, czyli Urzędem Marszałkowskim, my jesteśmy otwarci na każdy projekt, który ma służyć dostępności do dobrych usług naszych mieszkańców i rozwiązywać problemy, którymi na co dzień zajmuje się samorząd. Myślę, że tak w skrócie, tak syntetycznie udało mi się to przedstawić. Zostało przewodniczący pan burmistrz Wojtala. Aglomeracja, współdziałanie, pieniądze europejskie, budżetowe, zewnętrzne i przesłanki do tego, żeby wspólnie realizować pewne zadania społeczne, kulturalne, sportowe, infrastrukturalne. Tu mamy też pewne doświadczenie w ramach aglomeracji opolskiej. I drugi powód, nie mniej ważny, a może ważniejszy, jesteśmy sąsiadami, dobrymi sąsiadami. Łączy nas autostrada, bo to też element wzrostu. I ostatnie lata widzieliśmy, że zarówno rynek pracy, rynek edukacyjny, rynek gospodarczy, to jest coś, co nas tutaj łączy i wspomaga, bo nawet pozyskując inwestorów, nowych przedsiębiorców, staramy się, aby te firmy zostały u nas w gminie Gogolin, w gminie Krapkowice. Życzymy naszym społecznościom, żeby się to życzyło. I na potwierdzenie tego, Szanowni Państwo, chcemy być bardzo konkurencyjni w trosce o potrzeby naszych mieszkańców, a nie konkurować między sobą. Jeżeli mamy konkurować, to dla dobra naszych mieszkańców we wszystkich ich obszarach. To nam przyświeca, że chcemy być konkurencyjni wobec tych, którzy nas otaczają, ale chcemy tutaj współgrać, współdziałać, żeby być nowoczesnym, być, jak to się mówi, atrakcyjnym i mieć coś do zaoferowania. I myślę, że to się uda. I razem można więcej. Tak jest. Wspólnie osiągniemy więcej. To jest nasze.